Nagram krótko kolejny film pod tytułem Syn, Sen o Rosji, ponieważ sprawdziłem właśnie kursy. Także kurs 86-87 był faktycznie w kwietniu i w maju tego roku. I co czyli 20, nie, 2022, przepraszam, poprzedniego roku. I co ciekawe jest w tym wszystkim, ciekawe jest w to. Że w moim śnie była wiosna, było zielono, nie było śniegu. Śnieg był wcześniej, jak ja byłem. No, że tak powiem, przejeżdżałem tam w, w, na wschód, a jak wysiadłem, już to była wiosna. No i to się pokrywa z tym, że kurs, ponieważ ja sprawdziłem, był w kwietniu i w maju, a wtedy jest zielono. Tak, z reguły no nie może nie we wszystkich miastach Rosji, ale akurat tam gdzie ja byłem, to tam nie ma śniegu w maju. I widzicie, wniosek z tego, że sny są, y, że sny są wycieczką y, w czasie. Ponieważ, ponieważ ten kurs, który mi się przyśnił, 80 y, 86 86 y, tych Rubli za 1 euro. Faktycznie taki kurs istniał i jeszcze widzicie, ta kobieta, która mówiła za moimi plecami, że w Polsce 86, 87 można dostać. Czyli można powiedzieć, że przed wyjazdem ten kurs był trochę wyższy, ale miał jakieś tam wahania, no i spadł. Ale, ale niekoniecznie to, ponieważ. Każdy może po prostu sprzedawać o jeden rubel, mniej czy więcej, to nie ma znaczenia. Ale widzicie, jak to jest. Ja jestem od dłuższego czasu przekonany, że sny to nie jest po prostu. To. to mm, sny nie są wytworem wyobraźni. Sny są miejscem podróży w przeszłość lub w przyszłość. I. No, ciekawe, ciekawe jest to, czy właśnie większość snów jest podróżą z przeszłości czy z przyszłości. Można, można do tego dojść, ale właśnie trzeba trochę pobadać sprawę i trzeba to robić na świeżo, ponieważ po zbudzeniu się wiele rzeczy się zapomina. Się. W tle widzicie moje kochane koteczki, się myją wzajemnie nad oknem. Tutaj u nas w Jugosławii jest bardzo słoneczna pogoda. Nie ma żadnych deszczów, nie ma, nie ma żadnego niczego. Także sen o Rosji był dzisiaj bardzo dla mnie interesującym snem, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o badanie, badanie istoty snu w ogóle. Ludzie, widzicie, ludzie tworzą, są takie w szpitalach, w, w klinikach, w, w centrach badawczych jakieś laboratoria snu. Są, są takie rzeczy. No i co ci ludzie tam zbadają? Niewiele zbadają, po prostu nie dojdą nigdy prawdy. Prawdę trzeba poczuć, a prawdę. A oni prawdę badają urządzeniami różnymi takimi rzeczami. Do końca tego nigdy nie zbadają żadnymi urządzeniami, po prostu trzeba to zrozumieć.